Witam serdecznie, moi drodzy. Witajcie w kolejnym odcinku Storeka. Pierwsze, co zrobimy, to oczywiście puścimy sobie turę. Z racji tego, że nasze jednostki muszą się zregenerować. I zaraz potem idziemy tam dalej. Nie pamiętam, co było... Zaginiona Dolina, ok. Mamy Strażnik Czasu. I ze Strażnikami Południa mamy nawiązać stosunki handlowe. No żaden problem, myślę, że się zgodzą. Ok, ile zarabiamy na tym? 330, oni zarabiają 64. Zresztą możecie sobie tutaj sprawdzić. Super, no mówię, krasnoludy są bardzo opłacalną rasą, jeśli chodzi o handel. Są w tym dobrzy po prostu. 1000 złota. Fajnie, że misja za misją jakoś się tutaj udaje wykonać. Przechodzimy tu. No tutaj to już trochę jednostek się pojawiło. Sławne regimenty. Zasadniczo ty tych zabójców moglibyśmy sobie zwerbować, nie? Chociaż... tych sobie bym darował, ale zwerbuję na pewno... O Jezu, aż dwie tury. No to nie, to wolę się już cofnąć. Niech tutaj naprawia mi ład publiczny w tym czasie. Trzy tury poczekam, zrobimy sobie więcej tych kuszników i będzie, mam nadzieję, dobrze. 3500 nam zostało, tutaj dwie tury do nadwyżki i to też będzie troszeczkę kosztować. Ile? 1632, ok. No tutaj 18 tur do osiągnięcia nadwyżki, to jest jakaś kpina, no ale nieważne. Dajmy sobie w takim razie ciężkie kamienie żarnowe i potem autonomia twierdz, to też będzie trzeba w to pójść. Ewentualne śluby tego o wierności też, ale to na razie tam dziul. Wolałbym jeszcze coś ewentualnie do rozwoju. Czas budowy to nie. No nie będziemy chcieli, bo już nic więcej do rozwoju niestety. Dobra. No ale jesteśmy w stanie tutaj troszeczkę to podnieść. 10? 10 czy 15, bo nie pamiętam, ile tam te kamienie żarnowe dają punktów rozwoju. Zaraz zobaczę, bo jestem ciekawy. 10, tak. No i plus 15 od... od czego? Autonomii twierdz, okej. Okay. No, okej. Okay. To będzie w porządku. No, to jest na razie odpodatkowane. Tu musimy jeszcze jedną turę sobie spędzić na spokojnie. Za jedną turę będziemy mieć też to. Więc jesteśmy w stanie tutaj coś ogarnąć. Dobra, no pakt to nie agresji, no... A dajmy, zobaczymy. Pierwszy raz tutaj gram Torekiem. Zobaczymy, jak to wygląda w ogóle, jeśli chodzi o aż ludzi u niego. Dajmy sobie skortę, bo nie chcemy mieć spaczenia, potem nie będziemy mieć czym tego zwalczyć. 1600. No i teraz Torek, no... Prawie wygląda tak. Na no, koniec. Strażnik Czasu to jest na szczęście mała osada, więc powinniśmy sobie tutaj poradzić. Wielka Księga Uraz Kuźnia, okej. Okay. Proszę bardzo, szczypce kowali run Tungiego, atak zwarciu plus 5 dla jednostek górników i długobrodych z wielką bronią. Umożliwia ataki rozdzierające dla jednostek górników i długobrodych z wielką bronią. Wspólny czas stanowienia jest 15% dla wszelkiej magii runicznej. My przekujemy sobie, jest to część zadania. No właśnie, mamy ten przedmiot teraz, no i zostało nam jeszcze kilka. 1000 złota, 50. Dobra, no czyli tu jedna uraza też odeszła w niepamięć. Ej! Fajne! Nie wiedziałem, że to zmienili. Im większą macie urazę, tym większa szansa, że do puli sławnych regimentów dołączą jednostki zabójców. Mega! Dobra, zróbmy sobie to już tak normalnie. Na koniec. Z nim trzeba będzie przede wszystkim walczyć. Pyrrusowe zwycięstwo, ale myślę, że no sporo mają tutaj tych jednostek. Dobra, mnisi zarazy i powiernicy kadzielnic. No to są dwie jednostki, które trzeba na prędce ubić. Mają tak samo katapulty szponu zarazy. No to mi się nie podoba, no ale dobra. Jednostka przydzielona odporność na magię, może dla nich. 55 łącznie będzie miała, tak? Tak jest. Ok, no i ich chcemy chronić na pewno. Zawalczmy sobie. Nie mamy nic, czym moglibyśmy zniszczyć tę katapultę.
No ale mamy dużo jednostek strzelających. Więc cokolwiek tutaj podejdzie, będzie mordowany. Tutaj tego wzgórza nie ma sensu zajmować. Oni są naprawdę tutaj szybciutko do wyrżnięcia. Zróbmy sobie taką malutką szachownicę. No, coś takiego. Okej. Trafmy ich na tryb strażniczy. Wejdźcie sobie bardziej w tę stronę. Katapulta niech sobie stanie gdzieś tu. Ta jednostka no, musi się troszeczkę wycofać. Zakaz atakowania. Tak samo wy. Te jednostki też niech się po prostu rozciągną. Długobrodzi również do tyłu. Ty i ty niech sobie tam do przodu tutaj się pojawią. No i nasi górnicy również zakaz strzelania. I niech czekają gdzieś tam po boku. Dobra, was dwóch do przodu. Ty masz bardzo fajną tutaj umiejętność. Szurzy niewolnicy, włóczniczy szurzych niewolników na samo dziadostwo. Myślę, że tutaj jest krótka piłka i ich naprawdę tutaj szybciutko rozgromimy. Podejdźmy sobie wami. Dobra, no i teraz tak. Runa gniewu i ruiny. Fajnie by było, gdyby zmienili tutaj troszeczkę kolor tych run. Dobra, unik mały. Po jeden z kamienia, no zawsze coś. Dobra. Tutaj podchodzimy. Jakieś tam małe uniki robimy. No i czekamy. Teraz zaatakujcie sobie ich. Właśnie dość szybko też tutaj zginą od tych naszych tuszników. Stworzyli nam oddział klan braci. A wiadomo, że klan braci się nie traci. Ale nam tutaj spada morale. To jest jakaś masakra. Szybsi i silniejsi. Jak szybsi i silniejsi od kurczę, od krasnoludów. Nie ma takiego czegoś. Dobra, jest dość mało amunicji już tutaj u naszych. U naszej katapulty. A nie chciałbym mieć mało amunicji przy naszej katapulcie. Wy sobie tutaj spokojnie zabijacie i nawet dostajecie expa z tego co widzę, to spoko. Za przyzwaną jednostkę jak najbardziej na plus. Jak dla mnie. No i dobra, oni sobie tutaj troszeczkę postrzelają. Jednostka katapulty się niestety tutaj powolutku zbliża. Ty przestań strzelać jako tam chcesz, tylko zacznij strzelać gdzieś tu. Powiernicy kadzielnic, jasna sprawa, że tutaj do nich strzelam, potem do mnichów zarazy. No i tutaj jest bardzo dużo fajnych celów. No i oczywiście ustawić też tryb strażniczy. Bardzo ważna rzecz. No i marnowane wiatry magii, to mi się podoba. Okej, szary prorok prawie zginął. Rzućmy się na tego drugiego gościa. Was troszeczkę bliżej tutaj, was doślimy do pomocy. Powinniście sobie tutaj na spokojnie z nim poradzić. Ale się wycofaj, to jest też szary prorok. No nie, w zasadzie to szarego proroka chciałbym, żebyście zniszczyli. No i super, bo katapulty strzelają do Toreka. Jest sztosik. Dobra, wy się przesuwacie jeszcze bliżej. I zażynacie te jednostki. No a wy wiecie co robić, 86 jednostek zabitych już. Pięknie się tutaj grupują, ci połowę hapsa już stracili. No i teraz tak, po kolei. Myślę, że już możemy sobie tutaj użyć tego wybuchu. Pierwszego. Dać sobie to. No i ten już mi ucieka, to jest straszna lipa. Dobra, bij tego szarego proroka. No i nasze jednostki do walki w zwarciu również muszą zacząć podchodzić. Ale lipa, że tutaj tak dostają ci nasi kusznicy. Dobra, jeden ginie. Ja bym was mimo wszystko wycofał lekko. Torek jeszcze żyje, jest dobrze, ten koleś tutaj gdzieś biega, odzyskuje powoli animusz. No i teraz tak, ty i ty. Wy się na pewno wrzucacie gdzieś tam do walki. Wy sobie porzucajcie w nich, wy sobie porzucajcie tutaj w nich. Ci kusznicy przestali istnieć na ten moment. Co to jest? Runa przysięgi i stali. Jeśli pancerzem tutaj bardziej by się przydało to rzucić, no ale dobra. Zasadniczo to zwiększa by to. Tej... O, okej. Dobra, rzucamy naszych zabójców. Was wycofujemy jeszcze bardziej. Tak bardzo jak się tylko da. Wystrzelaj się tu, a ty rzucaj nam tutaj materiały wybuchowe.
I myślę, że będzie naprawdę sztosik. Tu strasznie źle rzucane. Nie szkodzi. Żelazni rębacze sobie dobrze radzą. Nawet im wychodzi to rzucanie tymi ładunkami. 35 zabitych już. Ziomeczek odzyskał animusz, więc tutaj idziesz i robisz im tutaj bebę. Bebę fuj fuj. Lecisz tam. To prawie przestało i tam już amunicja jeszcze na pół. Pół na pół. Dobra. No właśnie, wy na pewno strzelacie sobie do nich, nie? No a ty strzelaj cały czas tu gdzieś. O, w to miejsce. Inaczej tego nie widzę. Dobra, rzucasz. Oddziale mój. Wspaniały. Wy do środka. Pięknie tutaj rozbite jednostki. Rzućcie się na tego czanta, czy jak on tam ma. Raz rzucone tutaj ładunki wybuchowe też by się przydały. Dobra, no i myślę, że już tutaj można się powolutku wbijać. Włączymy wam te opcje. Wydobijać tego gościa. Te dwie jednostki niech sobie strzelają do posłańców nocy, a długobrodzi do walki. I teraz tak, Torek. A ty, ciebie nie chciałem wyprosić z tej drużyny. Runa gniewu i runy. No tak, żeby trafić tutaj cokolwiek. Nieźle, 20 zabitych, jest okej. Dobra, ty sobie uciekaj. Was teraz do przodu, ciebie do tyłu oczywiście. Was rzućmy tu, ty strzelasz tym. Was tutaj dosłać i jest w miarę okej. Dobra, rzucajcie się. No i właśnie, ta katapulta cała zaczęła strzelać do naszych jednostek, do których nie chciałbym, żeby strzelała, no ale nic nie zrobię. Was możemy wycofać. W sumie was też tutaj wycofajmy kawałek. Raczej nie powinniście dać rady im uciec, ale... Ale co nieco tutaj... właśnie pobratymcy wam pomogą. No właśnie. Zacznijcie sobie tutaj z nimi walczyć. Was dosyłamy tam. O, jakieś tam mini uniki. Jest dobrze. Gotri tam ucieka. Ty sobie chyba dasz radę, co? Dodaj sobie tutaj więcej jeszcze pancerza. 190 pancerza jest sztosik. Oni uciekają. My ich tutaj wyniszczamy. O, generalnie to spróbujcie tak to właśnie rozegrać. Zgrupujmy nasze krasnoludy. Jednostki strzelcze niech sobie tutaj strzelają do tamtych. Paskudstw. 24 ataków zwarcia naszych jednostek. No i wbijać, proszę bardzo, panowie. Żelaźni rębacze, 161 jednostek zabitych. Strzelaj do tego szarego proroka. Na ukońca. Dobra, ty się wycofaj, bo ciebie nie chcę stracić. Ty wygrałeś, więc lecisz tu. Wy się wbijajcie, no nie wiem, bijcie się po prostu. Wiecie co robić. No generalnie, co, tak będą sobie uciekać, my ich będziemy gonić i tak w kółko. Ten już nie chce walczyć i cała reszta również nie chce walczyć. Właśnie nam się pasek przechyla na naszą stronę. Szybciutko już to przesuwamy. Tutaj nie ma sensu za bardzo tego ciągnąć, nasze krasnoludy są strasznie wolne. Możemy sobie co najwyżej dać jakąś kawalerię z regimentów ogrów. Tak tylko po to, żeby dobijali. To nie było oblężenie, więc te wszystkie jednostki się rozbiegną i zostanie ich nawet całkiem sporo. Jakieś tam mieli straty, no połowa z nich zginęła. U nas tam zaledwie 1/4. Nawet nie, bym powiedział. Gorok. Rozwój odpobliczny to nie. Dobra, i Torek dostał. Czekam, Forek dostał poziom. Dajmy sobie taktykę. Już tym razem dla naszych kuszników. Runa stali przysięgi, tutaj runa prędkości to na razie nie. Naostrzona broń. Pomożenie armii. Zwiększa obrażenia zadawane przez pociski w walce w zwarciu armii macierzystej. Uii. O 5%. Pancerza nie chcemy. Chcemy na pewno potem tor zwinąć. Tak, ale zaraz po tym. Chcemy to rozwinąć, żeby jak najbardziej wymaksować naszych kuszników.
O, Lorda Skrolka, łatwo wyszli minus 5, lokalna wroga prowincja i odporność na wyczerpanie na bagnach. Mamy zdecydowane zwycięstwo, no i nie mają przede wszystkim katapulty, więc jeszcze raz w wyłom, przyjaciele. Teraz powinno pójść dużo lepiej. Nie, żebym tam narzekał, w żadnym razie. Dobra, tę mapę znamy. Okej. Naszych bohaterów sobie też możemy trzymać z tyłu. Katapulta niech sobie tutaj stoi, niech sobie miota. Dobra, może tak sobie stać nawet, żaden problem. Rozpoczynamy bitwę. Wow, wszyscy są od razu tutaj. Rozstawmy tych naszych ziomeczków, was tutaj również. Będzie na pewno przyzywanie jakiejś armii. O rany, gdzie ja ich, gdzie ich postawiłem? Zapomniałem o nich zupełnie. Dobra, przyspieszmy. Tam jakieś posiłki idą. No i tak, to jest strasznie słaby moim zdaniem kąt ostrzału. Tutaj jakiś klan braci, proszę bardzo, możecie wykańczać. Wy już zacznijcie do nich strzelać. Zwłaszcza tych jednostek, które chcą podchodzić. Zabójców wycofajmy. W zasadzie was, o kurde, was też. Dobra, zaatakujmy ich. Pyk. No i teraz możemy zrobić sobie tak. O. Tak, żeby naszym mścicielom się za dużo złego nie stało. Dobrze. No i to powinno ich bardzo mocno zniechęcić do dalszej walki. Rzućmy sobie w nich tam jakimś dziadostwem. Montifort jakiś koleś jest tutaj. Tam ci uciekli. Tu się biją nasze jednostki do walki w zwarciu, więc my sobie tych możemy wykorzystać do walki z jednostkami strzeleckimi nieprzyjaciela. Wy się ustawcie, zacznijcie sobie rzucać jakimś dziadostwem tam w nich. Wy wracajcie do tego. No i tam posłańców nocy, nie? Sobie zaczepcie. Dobra. No właśnie, bo oni się tutaj cały czas nam będą pojawiać, także i się zaraz rozpuszczą. Czy cokolwiek. Wy sobie ten tryb taki strażniczy, żeby was tutaj za bardzo nie bolało. Dobra, rzucam gdzieś tutaj w bok. Was tutaj do przodu. Was tutaj do przodu. O, coś takiego. No i oczywiście strzelać bez rozkazu. Okej. Ten ma 183 hapsa, no to jest strasznie mało, jeśli mam być szczery. Ale 145 pancerza robi swoje. Ustawmy go gdzieś tutaj. Niech on sobie stoi. Ładnie wygląda zresztą. Fajne ramienniki. Dobra, Torek niech się tutaj z nim zabija. Wy zaatakujcie posłańców nocy. Rzućcie czymś w nich. Myślę, że będzie ich to srogo bolało. Tutaj kolejna jakaś jednostka się pojawiła. A wy wykańczajcie pojedyncze jednostki. I będzie dobrze. Dobra, no 71. No co, czymś tutaj byście mogli rzucić. Ale ilość zjechanego HP jest naprawdę w porządku. Dobra, szczurzy niewolnicy. Was tutaj. Wy zaczniecie po prostu do nich strzelać. I postrzelaj sobie do nich, przyspieszamy i mamy koniec walki. No właśnie. Z tym, że to już było oblężenie, także nie ma sensu ich nadgonić. Ciekawym, czy klan Pestilence ma jeszcze jakieś tutaj osadę, gdzie mogą się odrodzić, a jak nie, no to będą zmuszeni zaatakować nas. Dobra, okupacja, prowincja zabezpieczona. Ten chant niestety, z tego co widzę, mają strażników południa jeszcze.
gdzie ja niekoniecznie chciałbym to przejmować. No ale z drugiej strony to tam na później też można coś tutaj wymodzić. Wow, aż 60 wtedy pancerza się dostaje, jak się to ulepszy. Bo jest 30, 60. Okej, okay, ogień kuźni. Łogiń, obszarowy mnie 15 pancerza, jasna sprawa, poproszę. Cyk, no, zróbmy już sobie ten ład publiczny na minusie. Za to 60, ile? 286 złota będziemy dostawać na turę. Niby nic, a jednak pomoże. No wow. Niby niewolnicy, no ale nie mamy szans. Z racji tego, że to jest przede wszystkim czarodziej. Mógłbym ewentualnie ich właśnie zgrupować wszystkich, żeby się bili w kółku, ale no to nie ma sensu, bo mają transiforma i on na pewno ma to zionięcie. I cześć. Także szczyt trzech klątw wpadł. A to bardzo źle, bo tam mieliśmy złoto. Minus 1000 natury. Dobra, Hungrim. Dajesz tu. No i teraz co robić? No jestem za tym, żeby zaatakować tych strażników południa. I to już obojętnie, czy to przejąć, czy zniszczyć. Dobra, zagrabmy i okupujmy. Nic tutaj nie będę naprawiał, nic nie będę też tutaj pobierał pieniędzy stąd. Jedna tura sobie tutaj posiedzimy. Lokir już chciał to pewnie iść i przejąć, ale nie zdążył. Większe przebicie pancerza dodają obrażenia od ognia, duży obszar wybuchu, wysoka skuteczność przeciwko pojedynczemu oddziałowi, wysoka skuteczność przeciwko pancerzowi. Kowadło zagłady od 9 poziomu, czyli za chwilę. Także naszych tutaj ziomeczków bym sobie zrobił na maksa tego taktyka. Także ci kusznicy mają 30 siłę pocisków. Czas przeładowania 9 sekund kawałkiem. Czarowe, odporność na psychologię, no ale to chyba większość krasnoludów. Odporność na ostrzał, minus 10% lokalne wrogie armii, no to już w ogóle jest mega buffing dla naszych kuszników. Ale weźmy sobie to w takim razie. Na ostrzał na broń, 31. Dobra, także ture tutaj siedzą i czekają. A oni nie mają regionu ojczystego. No i teraz jeśli nasz Hungrim sobie tutaj przyjdzie i ich zabije, to będzie dobrze, a tak samo Torek może sobie przyjść i ich zabić. Byłbym za tym, żeby Oiksl na początku rozwinąć. Mamy dwie tury tak naprawdę, żeby tutaj coś ogarnąć. Bo inaczej będziemy bankrutami, a tego byśmy bardzo nie chcieli. A nie, proszę bardzo. Nie podobało im się to, że zniszczyliśmy ten klan Pestilence. Dobra, słuchajcie, w następnym odcinku zawalczymy sobie tutaj z rozciągaczem pod osadą Strażnicy Południa. Także dziękuję wam bardzo. Możecie kliknąć w linki z Ceneo pod filmem. Pomożecie mi tym samym. Nic więcej nie trzeba robić. Dzięki bardzo, do usłyszenia i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!